Tak, samochodem i przywieźć coś na płycie. Tak, tak. No, nie będę tutaj jakiś odsłaniał specjalnie kulisów, ale rzeczywiście w tej chwili czynnik ludzki jest najbardziej istotny, jeżeli chodzi o przenoszenie i przewożenie danych. Ja może powiem na chwilkę, robiąc dygresję, taką anegdotę a propos właśnie stosowania różnych technologii, że w czasach, kiedy wchodziły bardzo takie interesujące rozwiązania w obszarze wydawania prasy, drukowania, w związku z tym, że marketing był bardzo w ofensywie, to różne systemy insertowania, składania i tak dalej, automaty dostawiane do maszyn i tak dalej. Rozmawialiśmy w drukarni o możliwościach sprzedawania takich zaawansowanych usług i chcieliśmy się od drukarni dowiedzieć, co ona w tym zakresie może zrobić. I odpowiedź była bardzo prosta. Oni mogą zrobić wszystko, ponieważ oni używają maszyny typu baba. A baba zrobi wszystko. Tak. I to może tak niestety bywa czasami, że taniej i prościej jest zrobić w sposób niezaawansowany. Znaczy, powiem tak. Jak nie ma presji. Taniej i prościej to jest prawda, tylko że znowu to jest ten brak wizji przyszłości. Bo można się posługiwać tym rozwiązaniem prostym, tanim, ale ono po pewnym czasie już się zupełnie nie da zastosować z różnych powodów i w tym momencie jesteśmy o ten czas cofnięci, bo nie mieliśmy możliwości nauczyć użytkownika, jak się z tego korzysta, pokazać mu, że to ma jakiś sens, nauczyć decydenta o tym, jak on ma tego używać. Ja muszę powiedzieć, że szokujące jest dla mnie przejście z tej chwili z Orange'a, czy tam z France Telecom do administracji państwowej, dlatego że w Orange, niezależnie od tego, co by nie mówić o tej firmie, ja mogłem wszystko załatwić mailem. Wysyłałem maila i to było absolutnie również finansowo akceptowalne. Tak? To załatwiało sprawę. Tu w zasadzie mail jest czymś pomiędzy telefonem a rozmową ustną, albo rozmową na korytarzu z szefem. On już wie, że to jest, ale w dalszym ciągu czeka, że ja mu to wyślę. Że mu wyślę kawałek papieru z pieczątką, koniecznie z czerwoną, dlatego że jeżeli będzie inny kolor, to pieczątka nie ma znaczenia. Więc to jest ten element, który my tracimy czas w tej chwili. Ogromnie dużo czasu tracimy. Społeczeństwo na nas patrzy, bo społeczeństwo się rozwija zupełnie, ludzie się rozwijają innym rytmem, innym trybem. Jakiś bring on your device, to jest rzecz, która w firmie jest naturalna. Ja się nie pozbywam, zawsze mam, prawda, dwa telefony, jakiś tablet i coś. Natomiast urzędnik państwowy, on nie wie, po co mu to jest potrzebne, bo on w zasadzie z tego nie będzie korzystał. Ale w drugą stronę jest tak samo. Jeżeli on z tego nie korzysta, to tego nie udostępni. No i co, będziemy te baby z tymi ulotkami wystawiali? No nie. To musi działać trochę inaczej, więc tutaj nie ma specjalnie dobrego pomysłu, jakby to można było zrobić. Oczywiście wszystko można zwalić na to, że to nie jest bezpieczne, bo był Aladdin 1, Aladdin 2 i będzie Aladdin 3, ale to nie znaczy, że nie należy tego robić, tak? Statki też toną, samoloty spadają, przepraszam, a jednak się lata, bo to jest najbardziej wydajne, efektywne i posuwa jednak rozwój technologii. To jest istotne.